Gdyby nie Jezus Chrystus, to nasza rozmowa z Bogiem byłaby bardzo przykra, gdyż byliśmy wrogami Boga i co do wrogów wiemy, że odnosiło się to wszystko, co jest przekleństwem, co jest gehenną. A więc nasza rozmowa z Bogiem byłoby: idźcie precz ode mnie, wy, którzy nie chcecie mi służyć, idźcie precz, wy, którzy chodzicie w grzechach swoich, dla was jest przygotowana gehenna. Byliśmy pod Bożym gniewem, a straszną rzeczą wpaść w ręce Boga rozgniewanego, a więc nie była to dobra pozycja dla mnie i dla ciebie. I nasza rozmowa z Bogiem była bardzo niedobra. Myśmy albo udawali, że coś mówimy, jakoś klepaliśmy modlitwę, albo żeśmy nadaremno wzywali imienia Pańskiego między przekleństwami. Wszelka nasza rozmowa z Bogiem to były zarzuty, pretensje, żale, mówienie, jeżeli już, to dlaczego ktoś tam umarł, skoro jesteś Bogiem, dlaczego nie uratowałeś, dlaczego w ogóle. I to taka rozmowa z Bogiem była nasza, wyglądała. A ze strony Boga moglibyśmy usłyszeć, że ani mu nie jesteśmy w stanie krzywdy zrobić, ani cokolwiek zaszkodzić. A więc on w sumie nie za bardzo jest zajęty tym, co człowiek na ziemi wyprawia i co gada, bo to ani go tam dotknąć nie może nawet. Jednakże to się zmieniło, gdy przyszedł Jezus i po raz pierwszy na ziemi ktoś naprawdę doskonale rozmawiał z Bogiem. Po raz pierwszy ktoś mówił tyle, ile trzeba do Boga i dokładnie to, co trzeba. Pamiętam, jak nawet Bóg mówił do proroka: ty się nie módl o nich, bo ja już dla nich nie mam nic, ty się już nie módl. Jezus nigdy się nie modlił o coś, co jest niezgodne z wolą Boga. Zawsze modlił się tylko o to, co jest zgodne z Jego wolą. Więc po raz pierwszy na ziemi był ktoś, kto nigdy nie modlił się o coś, czego Bóg nie chciał uczynić. Ale zawsze modlił się, rozmawiał z Bogiem o tym, co miłe jest Bogu i w czym Bóg ma upodobanie. Jak wygląda nasza rozmowa z Bogiem? Wiemy, czytamy z Biblii, że dużo ludzie rozmawiali z Bogiem. Lecz często Bóg nie za bardzo chętny był słuchać tych rozmów. Gdyż ludzie mówili Bogu różne rzeczy, a potem szli i robili zupełnie co innego. Jak myślisz, człowieku, czy ty jesteś w porządku wobec Boga? Czy to, że był Jezus na ziemi, wpłynęło na ciebie, na mnie tak zdecydowanie, że my już nie chcemy mówić Bogu czegoś, czego On nie chce słuchać? Ale mówimy to, co Bogu jest miłe. I to sam Bóg o to się zatroszczył. Bo gdyby wymagać od człowieka, to człowiek ma różne pomysły na rozmowy z Bogiem. Ale sam Bóg o to się zatroszczył, żeby człowiek mógł rozmawiać normalnie z Bogiem. Jak dziecko z ojcem. I może takie pytanie, kto kieruje nami w rozmowach z Bogiem i z ludźmi? Gdy rozmawiamy z Bogiem, kto kieruje nami? Gdy rozmawiamy z ludźmi, kto kieruje nami? Bo zdajemy sobie sprawę, że człowiek sam z siebie nie może uczynić tego, co jest miłe w oczach Boga. A więc pod kierownictwem
diabła, opowiadaliśmy różne rzeczy, śmialiśmy się wręcz, piliśmy sobie z Boga. Wydawało nam się, że jesteśmy takie cwaniaki, że możemy sobie tam drwić, wymyślać sobie jakieś tam kosmitów czy inne rzeczy, lekceważąc Stwórcę. To diabeł kierował nami. Kiedy rozmawialiśmy z ludźmi, też diabeł kierował nami. Okłamywaliśmy się nawzajem, udawaliśmy uczciwego czy uczciwą, a w sumie myśleliśmy, jak oszukać tego drugiego czy drugą osobę. Robiliśmy różne ohydne rzeczy pod płaszczykiem, że ja chcę Twego dobra, ja chcę Twego dobra. Dla Ciebie będzie tak najlepiej. To weźmiesz, Ty to kupisz. Gdy dasz mi pieniądze, ja to najlepiej pokieruję, żeby Ci dobry pożytek z tego był. I tak różne rzeczy opowiadaliśmy, wiedząc, że nie mamy pojęcia, jak to zrobić. Więc potrzebowaliśmy kogoś, kto by nami pokierował w tej sprawie, tak najważniejszej sprawie, jak rozmowa z Bogiem. Kiedy Bóg do nas mówił, dla nas to było dziwne zupełnie. Otwieraliśmy gdzieś Biblię i myśleliśmy, co tu w ogóle jest napisane? Co to jest w ogóle? To jest jakiś dziwny język. Nie znaliśmy sposobu rozmowy Boga. Wydawało nam się, że nasz sposób rozmowy to jest właśnie taki no dobry. Kpina, szyderstwo, głupie żarty. Lekkomyślne obiecywania, których w ogóle nie myśleliśmy dotrzymywać. Ilu ludzi ślubowało wierność małżeńską i za niedługi czas albo za dłuższy już byli po rozwodzie i gdzie indziej już byli, albo nawet rozwodu jeszcze nie wzięli, już byli gdzie indziej. A więc ogólnie człowiek zepsuty, zmanierowany. Wszystko polega na oszustwie. Ktoś jest przedstawicielem jakiejś firmy, okłamuje, żeby zyskać klientów. W chrześcijaństwie później, jeżeli człowiek robi to samo, okłamuje, żeby zyskać aplauz, czy zyskać posłuch, to robi dokładnie to samo. Chce osiągnąć coś dla swego zysku, podczas gdy kiedy przyszedł Chrystus, to wszystko, co mówił, jest prawdą. I nic tam nie było powiedziane przez diabła, tylko wszystko przez Ojca. Pomyślmy, czy my rozumiemy, co się stało, kiedy Chrystus przyszedł na ziemię i czy my rozumiemy, że w tym Duchu Chrystusowym jest zupełnie inne życie, zupełnie inne bycie z Bogiem niż wcześniej, kiedy chodziliśmy w ciele, mogliśmy być w takiej czy innej religii, że w Jezusie tego nie ma po prostu. Jeżeli coś dzieje się w Jezusie nie ma obłudy, nie ma fałszu, nie ma szukania swego, nie ma lekceważenia ludzi, nie ma nic z tych rzeczy. Tam jest rzeczywistość, prawdziwa rzeczywistość tego, kim jest Bóg. Księdza Amosa, albo może jeszcze Izajasza, 40 rozdział najpierw. Podejdźmy poważnie do tego, bo tu na ziemi to jest próba, to jest doświadczenie. Czy my mówimy, jak Bóg mówi, czy my dalej mówimy, jak diabeł, czy to, co robimy, to jest Bóg, czy diabeł, czy my prowokujemy innych do czegoś złego, czy staramy się, aby osiągnąć dobro. Cały czas kto to jest? Kto to czyni? Czy to czyni Boże dziecko, czy to czyni dziecko zmanierowane, zepsute? I tutaj w tym 13 wierszu czytamy: kto kieruje duchem Pana, a czyja rada pouczyła go? Z kim się naradzał, aby nabrać rozumu i nauczyć się właściwej drogi? Kto uczył go poznania i wskazał mu drogę rozumu?
Wiem, że Bóg posyła swego Ducha. A Duch bada głębokości Boga, a więc wszystko, co mówi Duch Boży i co czyni Duch Boży, jest działaniem Boga, czy to w niebie, czy na ziemi. I ten Duch ma kierować Bożymi dziećmi. Jeśli Duch Boży nas prowadzi, dziećmi Boga jesteśmy. A więc tylko w Duchu Bożym ludzie mogą ze sobą być inaczej. Zwróciliście uwagę, że często ludzie są rozdwojeni. Do Boga mówią mile i uprzejmie, a do człowieka już mówią niemile i nieuprzejmie. Mają dwa języki. Jeden do Boga, taki, no przecież nie będą nieuprzejmi, a drugi do ludzi, przecież nie muszą być uprzejmi. Jeżeli człowiek mówi nieuprzejmie do ludzi, to Bóg tego człowieka traktuje jako błudnika, bo nie można mieć dwa języki. Jeżeli Słowo Boże mówi, cokolwiek jednemu z tych najmniejszych uczyniłeś, mnie uczyniłeś, jeżeli mówisz coś do brata czy do siostry, to musisz mówić tak jak Bóg, musisz mówić prawdę. A potem, gdy przychodzisz do Boga, dokładnie tym samym językiem też mówisz prawdę. Nie może być rozdwojenia. Jak rozmawiasz z człowiekiem, tak samo w sumie rozmawiasz z Bogiem. Ale że z Bogiem nie będziesz tak rozmawiać, bo przecież to jest Bóg, to jesteś człowiekiem obłudnym, obłudnikiem czy obłudnicą jesteś, ponieważ Bóg widzi ciebie rozdwojonym językiem. Taki ma diabeł. Jeżeli nie umiesz mówić do ludzi, jak mówisz do Boga, to znaczy, że nie kieruje tobą Duch Boży. Że usta nie napełniają słowa Boże, ale napełniają słowa ciemne. Nie możesz traktować człowieka, stworzenie Boże, jak kogoś, kogo można zlekceważyć i pominąć, a do Boga przychodzisz i mówisz, no Boże, ja bez Ciebie to nic nie mogę zrobić. Słowo Boże mówi tak, jeśli nie miłujesz człowieka, którego widzisz, nie możesz miłować Boga, którego nie widzisz. A więc pomyślmy nad naszym sposobem komunikacji ze sobą. Bo jeżeli mamy ze sobą rozmawiać jak z Bogiem, to nasz język musi inaczej wyglądać, kiedy mówimy ze sobą. Rozumiecie, że gdy my, wierzący ludzie, ze sobą rozmawiamy i pozwalamy sobie na różne rzeczy i przychodzimy do Boga, to Bóg patrzy na nas i słucha tego, co my mówimy i mówi do nas, a przed chwilą jak rozmawiałeś z moim synem, z moją córką? Idź, napraw to, a wtedy przyjdź do mnie i porozmawiamy moim językiem. Bo Bóg nie ma rozdwojonego języka. Bóg mówi wprost, oczywiste sprawy, stawia jasno je, wyraźnie. I oczekuje tego samego od swoich synów i córek. A więc sprawdź. Jak ludziom obiecujesz coś i nie realizujesz, tak samo obiecujesz to Bogu i nie realizujesz. To są marne obietnice, które nie mają żadnego pokrycia. Tak, pomogę. Tak, zrobię. Ani tu, ani tu. Językiem swoim zbudowali całe miasto, ale rękami w ogóle nie dotknęli ani kamienia. Bóg taki nie jest. Bóg mówi i czyni. A więc Bóg, kiedy do Niego przychodzimy, On chce, żebyśmy rozmawiali z Nim tak, jak Bóg chce rozmawiać z nami. Jak Jezus rozmawiał ze swoim Ojcem. Tylko tam nie ma jakichś zmieniał się język czy cokolwiek. Tym samym językiem Jezus rozmawiał z tymi ludźmi i tak samo rozmawiał z Ojcem. Był czysty, prawy we wszystkim. Uczciwy, wierny. Jego język nie klepał jakichś rzeczy, a potem nie przychodził i wysławiał Boga za to, że ma język. Tylko tym językiem Jezus operował w sposób taki sam, jak rozmawiał z Ojcem. Używał pewnych słów do ludzi, ale zawsze to było czyste. Tam nie było przestępstwa, tam nie było diabła. Nie było kpiny, nie było drwiny, nie było wywyższania się, lekceważenia, czy były słowa, które mówiły o jakiejś rzeczywistości.
Bóg chce, abyśmy mogli to pojmować i rozumieć. Dlatego dla mnie i dla Ciebie jest bardzo ważne, aby póki jeszcze jest czas, rozumiecie, że jest początek, uwierzył człowiek, cieszy się, inni też się cieszą, ale dorasta człowiek i po pewnym czasie już musi umieć mówić po Bożemu. Ale gdy nadal mówi w zepsuty sposób, to znaczy, że człowiek zatrzymał się w rozwoju i jest niebezpieczeństwo, że ten człowiek skończy na tym złym stanie już, bo nie rozwija się dalej i zaczyna się więc uwsteczniać. Zaczyna umieć się poruszać między wierzącymi w sposób niegodny Boga. Wtedy tamte słowa, wykorzystujecie się, lekceważycie się, nienawidzicie się, wykorzystujecie się, znaczy w różny sposób postępujecie z sobą, nie tak jak Bóg chciał, abyście postępowali. W jednej chwili ludzie, o fajnie, dziękuję ci bracie, a w drugiej chwili, ale to wredny brat, bo nie dał mi kolejny raz czegoś. Bo człowiek się już spodziewał, że kolejny raz znowu dostanie coś, a więc już wredny, bo nie dał. Tak jak dziecko przychodzi, dostało, cieszy się, bo dostało, ale drugi raz jak nie dostanie, to już mówi, to co z moimi rodzicami jest nie tak. A więc kto kieruje? Gdy myślimy, gdy mówimy, gdy działamy. Z Boga nie da rady oszukać. Albo pozwolisz Bogu poprowadzić się dalej, albo jak Izrael zginiesz na pustyni. Księdza Amosa. Chodzi, że Bóg jest naprawdę dobrym Bogiem i chce, byśmy jako Jego dzieci doświadczali tych wspaniałych rozmów z Bogiem, a przez to też wspaniałych rozmów z ludźmi. I dalej. Szukajcie dobrego, a nie złego, abyście żyli, aby Bóg zastępów był z wami tak, jak mówicie. Nienawidźcie zła, a miłujcie dobro i zapewnijcie prawu miejsce w bramie. Może zmiłuje się Pan, Bóg zastępów, nad resztką Józefa. Dlatego tak mówi Pan Wszechmogący, Bóg zastępów, na wszystkich placach skarga, na wszystkich ulicach mówią biada, biada i nawołują oracza do żałoby i płaczków do narzekania. Skarga będzie we wszystkich winnicach, gdy przejdę pośród Ciebie, mówi Pan. Biada wam, którzy z utęsknieniem oczekujecie dnia Pana. Na cóż wam ten dzień Pana? Wszak jest on ciemnością, a nie światłością. To tak jakby ktoś uciekał przed lwem, a spotyka niedźwiedzia. A gdy wejdzie do domu, opiera rękę o ścianę, ukąsi go wąż. Zaiste dzień Pana jest ciemnością, a nie światłością. Mrokiem, a nie jasnością. Nienawidzę waszych świąt, gardzę nimi. I nie podobają mi się wasze uroczystości świąteczne. Nawet gdy mi składacie ofiary całopalne i ofiary z pokarmów, nie mam w nich upodobania. A na ofiary pojednania z tłustych waszych cieląt nie mogę patrzeć. Usuń ode mnie wrzask twoich pieśni i nie chcę słyszeć brzęku twoich harf. Niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok niewysychający. A więc Bóg mówi, spójrzcie jak potężnie Bóg mówi, jak prosto Bóg mówi. Szukajcie mnie. Może dam się wam znaleźć, ale szukajcie mnie szczerze i naprawdę, rozumiejąc, że potrzebujecie Boga, aby pomógł wam w tym wszystkim, co jest potrzebne, aby pomógł każdemu z nas. Dajcie się uratować od starego sposobu życia, starego sposobu myślenia, mówienia, działania. Cóż możemy osiągnąć, jeżeli to my określimy zakres, do którego Bóg chciałby, abyśmy doszli? Co my osiągniemy? To, co ludzie mogą osiągnąć, trochę będąc lepsi od tego, kim byli wcześniej.
Ale kiedy Bóg osiąga swój cel, wtedy my coraz bardziej jesteśmy podobni do Jego Syna, a więc to jest zupełnie inny zakres, inny pomysł Bóg ma co do każdego z nas, abyśmy coraz bardziej byli podobni do Jego Syna. Z Biblii widzimy, czytając Słowo Boże, że ludzie, którzy nie słuchali Boga, przestawali mówić ze sobą prawdę, zaczynali się okłamywać. Każdy, który nieposłuszny im jest Bogu, wchodzi coraz głębiej w oszukiwanie i mówienie rzeczy, które są nieprawdziwe. Wtedy też i Boga okłamują, mówiąc, że a co ty chcesz od nas? Przecież my wszystko robimy, a czynili zło, a więc mówią, o co ci chodzi, Boże? Czytając dalej, doczytowujemy się w Biblii, że ci ludzie mówią o ocaleniu, to ocaleliśmy, świątynia pańska to jest, świątynia pańska to jest, jesteśmy ocaleni. A jednak żyją w zgubieniu. Mówią, kiedy jeszcze mamy pościć, kiedy się modlić, a Bóg mówi, czy to dla mnie robiliście? A więc to nie wystarczy Bogu, że człowiek coś chce robić wobec Boga. Bóg chce, żebyśmy to robili tak jak Bóg. Czy zdajemy sobie z tego sprawę? Wiecie, to jest naprawdę, kiedy to postrzegamy, to zaczynamy pojmować, dlaczego musiał przyjść aż Jezus Chrystus na tą ziemię. Dlatego, że Bogu podobało się mieć tu synów i córki na tej ziemi, zrodzonych z Boga ludzi, którzy rozmawiają ze swoim Ojcem i rozmawiają z ludźmi jednym językiem. Dlatego te dwa przykazania, które są najważniejsze, będziesz miłował Boga z swego serca, myśli, duszy i siły, a bliźniego swego jak siebie samego. W 1 Samuela, w 2 rozdziale. Rozumiecie, że nie wystarczy, że jesteś trochę lepszy czy lepsza. Bóg ma coś więcej, większy zamysł. I tutaj Anna modli się. I modliła się Anna i rzekła, weseli się serce moje w Panu, wywyższony jest róg mój w Panu, szeroko rozwarte są usta moje nad wrogami mymi, gdyż raduję się ze zbawienia Twego. Nikt nie jest tak święty jak Pan, gdyż nie ma nikogo oprócz Ciebie, nikt taką skałą jak nasz Bóg. Nie mówcie ustawicznie wyniośle, niech nie wychodzi zuchwalstwo z ust Waszych, gdyż Pan jest Bogiem, który wszystko wie, Bogiem, który waży uczynki. Łuk bohaterów będzie złamany, lecz ci, którzy są słabi, opaszą się mocą. Nie się potkną, to jest przekłamanie. Którzy są słabi, opaszą się mocą. Słabych napełni siłą. Paweł mówi, chlubię się, kiedy jestem słaby, bo wtedy Pan czyni mnie mocnym, a nie kiedy się potyka. A to tak, przy okazji. Wziąłem to sobie z hebrajsko-polskiego, to ten trzeci wiersz. Nie mnóżcie mówienia dumnego. Dumnie wychodzi aroganckie z waszych ust. Gdy ludzie mówią dumnie, to z powodu tej dumy wychodzi arogancja. Dumny człowiek wynosi się nad innych, staje się aroganckim człowiekiem, ma poczucie wyższości, lepszości czy czegokolwiek. I tu jest właśnie w tym słowie, nie mnóżcie tych rzeczy, nie dodawajcie kolejnych dumnych słów, których nie ma pokrycia. Lecz pamiętajcie, że gdy jesteście słabi i doznajecie, widzicie potrzebę Boga, to Bóg wam pomoże. Opaszę was mocą i da wam siłę żyć na tej ziemi w sposób godny Boga. W liście do Rzymian, 8 rozdziale,
8 rozdział i 26 wiersz. Podobnie Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Wiecie, Bóg szuka takich, którzy by czcili Go w duchu i w prawdzie. Zdajemy sobie sprawę, że my duchowi ludzie potrzebujemy duchowych modlitw. Jak czytamy modlitwę Anny, to była prosta kobieta, ale gdy czytamy jej modlitwę, to widzimy tam, jak kieruje nią Duch Pana, Duch Boga. I gdziekolwiek w Biblii spotykamy modlitwy, którymi Duch Boży napełniał ludzi, one wszystkie są naprawdę wspaniałą rozmową z Bogiem. I ci ludzie z tym samym słowem wychodzili do ludzi innych, mówiąc im to, co Bóg dawał im, aby oni mogli też tym ludziom to mówić. A wy mówcie Słowo Boże. To są wspaniałe rozmowy z Bogiem. Ale te wspaniałe rozmowy z Bogiem są dla Jego dzieci, którymi kieruje Duch Boga. Bóg chce rozmawiać ze swymi dziećmi. On chce mieć komunikację. On chce, byśmy słyszeli, co On do nas mówi i abyśmy w Duchu Bożym rozmawiali z Bogiem. Bogu zależy na rozmowie z nami. On nie chce mieć dzieci, które Go nie rozumieją i mówią do Niego coś, czego On nie chce. I 27 wiersz, a ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł ducha, bo zgodnie z myślą Bożą stawia się za świętymi. I chwała Bogu, to jest właśnie dla mnie i dla Ciebie. Kiedy jesteśmy słabi, wtedy On nas opaszy swoją mocą. On da nam siłę, Jego Duch ogarnie nas i będziemy świadkami wspaniałych rozmów. I gdy Pan Jezus mówił, jeżeli ktoś czyni to w moim imieniu, nie może zaraz źle o mnie mówić. A więc i taki człowiek nawet, który nie chodził z nimi, nie mógłby zaraz mówić coś inaczej niż mówi Pan. Jak daleko chcesz zbliżyć się do Boga? Bo to jest ważne. Pamiętamy tą modlitwę, którą Pan Jezus nauczył swoich uczniów i nas też. To była modlitwa piękna, Ojcze nasz, jest piękna, Ojcze nasz, który jesteś w niebie i skierowuje od razu uwagę w kierunku Ojca. Nie ma tam jakichś wielu słów, ale każde słowo jest rzeczywistą prawdą. Jest największą potrzebą, jaką ma człowiek względem Boga. W tej krótkiej modlitwie Jezus zawarł nasze największe potrzeby w kierunku Boga, aby Jego imię było święte w nas i pośród nas, abyśmy mogli mieć siłę żyć tu na ziemi dla Bożej chwały. Na ile jesteś chętny? Rozumiesz, często jest tak, że cielesność dochodzi do człowieka, kiedy jest wierzącym, i człowiek sobie określił, ja już jestem fajnym człowiekiem, w sumie nie jest ze mną już tak źle. Ale nadal ma rozdwojony język. To jest źle. Powinien mieć jeden język człowiek. A wasza mowa niech będzie zawsze zaprawiona solą. Wtedy, kiedy rozmawiamy między sobą i kiedy rozmawiamy z Bogiem. Zawsze to muszą być prawdziwe słowa. A wasza mowa niech będzie łagodna, niech będzie prawdziwa. Piękne słowa. Ewangelia Marka, 13 rozdział. Chcielibyśmy tak
móc ze sobą rozmawiać, jak z Bogiem, szanując się nawzajem, miłując się nawzajem, ceniąc sobie siebie nawzajem jako cząstki jednego ciała Chrystusowego. Będąc świadomymi, że to już nie my, lecz Chrystus. A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie troszczcie się naprzód o to, co macie mówić, ale mówcie to, co wam będzie dane w owej godzinie, albowiem nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Święty. Chcielibyśmy zawsze mówić w Duchu Świętym, zawsze. Żeby mowa zawsze nasza była cenna. Żeby zawsze to było świadectwo, że nie mówimy już według swego mniemania, ale to, co nas nauczył Duch Boży, jest napisane, że On zapisuje w sercu człowieka te drogocenne słowa. A w Łukasza 17 rozdziale chcielibyśmy tego? Powiedzcie, czy chcielibyśmy tak z sobą rozmawiać? Jak modlimy się? Nie chcemy Boga przecież okłamywać i mówić Mu rzeczy, które nie myślimy w ogóle zrobić. Chcemy mówić do Niego i chcieć to wykonać. 17:10. Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie. Sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. A więc znowuż to Pan, to już nie my, to Jego Duch pracuje w nas. To jest piękne zwycięstwo nad diabłem. Gdy my już nie jako ludzie cieleśni, ale jako dzieci Boga, czynimy to, co chce Bóg. Rozmawiamy z Nim tak, jak chce Bóg. Paweł mówi, modlę się duchem, modlę się i rozumem. Ale w tej modlitwie zawsze jest prawda. Paweł nie myślał nikogo okłamywać, nie myślał też okłamywać Boga. A wy mówcie prawdę między sobą, a Bóg zawsze mówi prawdę. A Bóg mówi, przychodźcie do mnie i mówcie prawdę, jak jest, bądźcie prawdziwi. To jest piękne, że Bóg chce, abyśmy to, co chcielibyśmy Jemu uczynić, abyśmy sobie nawzajem czynili. Bóg chce nam pomóc, abyśmy byli prawdziwie sobie braćmi, siostrami w Chrystusie Jezusie, abyśmy, gdy otwieramy usta do siebie nawzajem, byśmy mogli mówić to, co buduje, co łączy, co jest okazaniem miłości, okazaniem troski i starania. Mogą być to mocne słowa, mogą być to miłe słowa, ale zawsze prawdziwe. Gdy weźmiemy rozmowę Joba i jego przyjaciół, tych trzech przyjaciół, w tej rozmowie wywiązało się coś dziwnego. Job, oceniany przez Boga jako jego sługa, który jest mu wierny, jest w doświadczeniu i przychodzi tych trzech przyjaciół. Na początku są głęboko poruszeni jego doświadczeniem, ale kiedy Job otwiera usta i mówi o swoim niezrozumieniu tej sytuacji, oni się zaczynają na niego obruszać, zaczynają się na niego złościć. Wręcz nawet podejmują w końcu decyzję, to odchodzą od niego. On woła, nie odchodźcie, zostańcie. Chociaż jest sam w olbrzymim doświadczeniu. Ci ludzie stanęli po stronie Boga, ale nie tak, jak chciałby Bóg. I kiedy kończy się to doświadczenie, Bóg mówi, mój sługa Job mówił prawdę, ale wy nie. Jeżeli nie złożycie ofiary przez mojego sługę Joba, to zginiecie. A więc oni próbowali bronić Boga wobec Joba, a Bóg mówi, wy nie mówiliście o mnie prawdy. Job mówił prawdę. Bóg wiedział, że Job nie rozumie sytuacji. Bóg wiedział, że dla Joba jest to olbrzymie zaskoczenie to, co się wydarzyło.
Job mówił do nich, czyż słowa człowieka poranionego, pobitego, zbolałego, przyjaciele nie powinni jakby nie czepiać się ich tak od razu, tylko jakby zrozumieć daną sytuację, w której ten człowiek jest. Oni byli zdrowi, nie cierpieli, wszystko mieli to, co mieli wcześniej. Job był od nich bogatszy, dbał zawsze o te sprawy Boże, a później, kiedy to wszystko u Joba zginęło, oni byli wobec niego bogaczami i zaczęli się zachowywać, no wcześniej to ty tak pocieszałeś innych, a teraz sam jesteś taki. Więc jakie dogryzki, jakie rzeczy. I oni chcieliby powiedzieć, że oni mówią o Bogu? Moglibyśmy czytać to. Przypisywali sobie prawo do tego, aby pouczać Joba, ale nie pomyśleli, czy Bóg chce, aby oni w ten sposób pouczali Joba. Kiedy weźmiemy rozmowy Jezusa z uczonymi w Piśmie, ci ludzie uczeni w Piśmie traktowali się, że są Bożymi dziećmi, że Bóg jest ich Bogiem, że są dziećmi Abrahama. Jak oni rozmawiali z Jezusem? Jezus mówił do nich spokojnie, mówił prawdę, a oni szamotali się tam, chcieli go zabić. Nie umieli rozmawiać. Złość zaraz, już kamienie, już go chcieli z góry gdzieś rzucić. Nie umieli rozmawiać. A mniemali, że należą do Boga, a języki ich nie były okiełzane. Jakub później pisze o języku, jest to jeden z najmniejszych, ale też i najbardziej niebezpiecznych cząstek ciała naszego. A więc jak musi być ujarzmiony język przez szacunek do Boga i przez poddanie Duchowi Świętemu? Jak mówi Duch Święty? Chcielibyśmy to. Chcielibyśmy rozmawiać ze sobą w Duchu Świętym. W Biblii jest napisane, jak rozmawiają ze sobą ludzie w Duchu Świętym. A wy, będąc pełnymi Ducha, rozmawiajcie ze sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, grając i śpiewając w sercach swoich Bogu. Bóg mówi zawsze prawdę, dlatego mówi, że każdy, kto okłamuje brata w jakiejkolwiek sprawie, tego mścicielem jest Bóg. Bóg nienawidzi kłamstwa, miłuje prawdę. A więc gdy człowiek przychodzi i modli się do niego, a potem okłamuje brata, Bóg nienawidzi tego. Człowiek ten jest pod jego gniewem. Co z tego, że mówił coś dobrze do Boga, skoro źle mówi do brata czy do siostry? Co jednemu z tych najmniejszych uczyniliście, mnieście to uczynili. Pomyślmy o tym. Niech Bóg nam pomoże, bo diabeł chciałby, bo diabeł jest taki, że on mówi przyjemnie albo złośliwie, jakkolwiek, ale nigdy prawdziwie. Zawsze kłamie. Jeżeli coś mówi od siebie, w Ewangelii Jana, 8 rozdziale, o tym czytamy, w 8 rozdziale, 44 wierszu. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. W nim nie ma prawdy. Kiedyś uczył nas mówić, jak się wymigać, jak wykorzystać, jak zagrać na czymś. Uczył nas tej ohydy. I kiedy teraz przyszedł Duch Boży, by uczyć nas prawdy, by uczyć nas słów prawdziwych, by uczyć nas słów Bożych, abyśmy używali Biblii w rozmowach ze sobą. Czy my jesteśmy chętni, aby tak mogło być? Jest to dla nas bardzo ważne. Powiem wam, że w sumie my dla siebie jesteśmy próbą. Jak postąpimy w tej czy w tej sprawie? Słowo Boże mówi, że ten, który
uczy słowa, jeżeli wpadnie we złość i zacznie bić współsługi, pić i inne rzeczy robić, to wypadnie z Bożego miejsca. Ale to też i o tych, którzy prowokują kogoś do takiego postępowania, Bóg też mówi, że oni też odpowiedzą za to. A więc jakimi my być powinniśmy, żeby Bóg mógł o nas powiedzieć z taką radością? To jest mój syn, to jest moja córka. Oni mówią prawdę. Oni ze sobą rozmawiają w sposób godny mnie. Oni się nie okłamują, nie zwodzą, nie składają obietnic, nie pokazują siebie w lepszym świetle, czy nie potępiają się, kiedy powinni chwalić Boga, ale mówią prawdę, mówią to, co ja mówię do nich. Pan Jezus też w tym 8 rozdziale w sumie powiedział pewną rzecz. W 51 powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki. A w 55 i nie poznaliście go, ale ja go znam. I gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnym do was kłamcą. Ale ja go znam i słowo jego zachowuję. A więc Jezus mówi, że zna Ojca i zachowuje Jego słowo. Mówi do mnie i do ciebie, że my zachowamy Jego słowo, śmierci nie użymy na wieki. Czy chcemy pójść dalej w rozmowach ze sobą nawzajem, żeby to nie były cwaniackie rozmowy, żeby to nie było popisywanie się, a co mi zrobisz, żeby to nie było pokazywanie swojej niezależności, ale żeby to było prawdziwie z Boga. Prawdziwie z Boga, nie dalej cielesny człowiek, ale z Boga, jako świadomy człowiek, że teraz nie mówimy już, aby chwalić diabła. Mówimy, aby chwalić Boga. Kto z Boga jest, prawdę mówi. Kto nie jest, ten kłamie. Każdy, który jest z Boga, słucha Bożej prawdy i przekazuje tę prawdę dalej. A więc mamy wspaniałą możliwość. Bóg otworzył przed nami możliwość, abyśmy mieli poruszonego głęboko ducha, oczyszczone serce i umysł i słowa, które są prawdziwe. Umysł, który nie będzie szukać, jak się wymigać, ale będzie szukać, jak uczynić. To jest zupełnie inny umysł. W Pierwszej Królewskiej, 6 rozdział, mówimy o czymś najwspanialszym, najpiękniejszym, najdonioślejszym na tej ziemi. Jezus mówi, abyśmy mówili to, co On do nas mówi, abyśmy mogli mówić ze sobą Jego słowami. Pierwsza Królewska, 6 rozdział. 6 rozdział i od 11 wiersza. Potem usłyszał Salomon słowa Pana: co się tyczy świątyni, którą budujesz, to jeśli będziesz postępował według moich przykazań i moje prawa będziesz wypełniał i przestrzegał wszystkich moich nakazów, postępując według nich, ja dotrzymam mojego słowa dotyczącego ciebie, jakie wypowiedziałem do Dawida, twojego ojca. I zamieszkam wśród synów izraelskich i nie opuszczę mojego ludu izraelskiego. Więc co mówi Bóg? Jeżeli będziesz postępował według moich przykazań i moje prawa będziesz wypełniał, przecież Jego rozkazy i Jego prawa są wpisane dzisiaj w serce nasze. Jak my tego potrzebujemy, by to prawo mogło być widoczne w nas i przez nas. Jak my potrzebujemy wzorców, ludzi, którzy żyją według prawa Bożego, którzy żyją każdym słowem, które z ust Bożych pochodzi, aby samemu czy samej żyć też w ten sposób, wiedząc, że Bóg nie chce słuchać kłamstwa, chce słuchać prawdy. Mówcie prawdę. Więc jeśli będziesz, 9 rozdział tego samego,
9 rozdział od 1 wiersza. A gdy Salomon dokończył budowy przybytku pańskiego i pałacu królewskiego oraz wszystkiego, co pragnął wykonać, ukazał się Pan Salomonowi po raz drugi, tak jak mu się ukazał ongiś w Gibeonie. I rzekł do niego, słyszałem modlitwę i błagania Twoje, które zanosiłeś do mnie. Poświęciłem ten przybytek, który zbudowałeś, aby tam przebywało moje imię po wieczne czasy. Tam będą też moje oczy i moje serce po wszystkie dni. Jeżeli zatem będziesz postępował przede mną, jak postępował Dawid, twój ojciec, w szczerości serca i prawości, czyniąc wszystko zgodnie z tym, co ci nakazałem, przestrzegając moich przykazań i praw, utwierdzę twój tron królewski nad Izraelem na wieki, jak obiecałem Dawidowi, twojemu ojcu, mówiąc, nie zabraknie ci męskiego potomka na tronie Izraela. Lecz jeżeli wy i wasi synowie odwrócicie się ode mnie i nie będziecie przestrzegali moich przykazań i ustaw, które postawiłem przed wami i pójdziecie służyć innym Bogom i pokłon będziecie im oddawali, to zgładzę Izraela z powierzchni ziemi, którą im dałem, a przybytek, który poświęciłem dla imienia mojego, usunę sprzed mojego oblicza i stanie się Izrael osnową przypowieści i przedmiotem drwin u wszystkich ludów. A przybytek ten zostanie zburzony, tak iż każdy, kto będzie tędy przechodził, wzdrygnie się nad nim i zagwiżdże i powiedzą, za co Pan uczynił tak tej ziemi, temu przybytkowi. Wtedy odpowiedzą za to, że opuścili Pana, swojego Boga, który wyprowadził ich ojców w ziemi egipskiej, a przyłączyli się do innych bogów i pokłon im oddawali i im służyli. Za to sprowadził Pan na nich całe to nieszczęście. A więc Bóg mówi, jeżeli będziesz czynić to, co ja do ciebie mówię, to ja będę pilnował tej sprawy, aby tobie i kolejnym po tobie towarzyszyło powodzenie w Bożych sprawach. Jeżeli zaś nie będziecie słuchać, wtedy zniszczę to, co zrobiłeś. Gdyż dla Boga ma tylko to znaczenie wtedy, kiedy jest to czyste, kiedy to jest utrzymane w czystości przed Bożym obliczem. Też w 11 rozdziale od 38 wiersza. Jeśli więc słuchać będziesz wszystkiego, co ci nakazuję i kroczyć będziesz moimi drogami i czynić to, co prawe w moich oczach, przestrzegając moich ustaw i przykazań, jak czynił Dawid, sługa mój, wtedy ja będę z tobą i zbuduję ci dom trwały, jak zbudowałem Dawidowi i oddam ci Izraela. Ród Dawida natomiast przez to upokorzy, wszakże nie na zawsze. I znowuż do kolejnego człowieka Bóg mówi dokładnie te same słowa. Jeśli będziesz czynić to, co ja ci mówię, to ja będę dbał o to, aby ci się powiodło we wszystkim. A przecież chcemy, żeby nam się powiodło i żebyśmy cel naszej wiary osiągnęli, abyśmy mogli wejść do domu Ojca. Więc jeżeli Bóg po kolei do każdego człowieka, któremu daje możliwość żyć dla Jego chwały, mówi, ale pamiętaj o moich przykazaniach. Pamiętam, jak było z królem, ale pamiętaj, aby ten król miał Księgę Zakonu i żeby codziennie czytał, jak powinien królować pośród mojego ludu. A więc my i Boże prawo, my i to, co Bóg chce, my i życie zgodne z upodobaniem Boga. To jest właśnie to, co będzie charakteryzowało się powodzeniem naszym w osiągnięciu celu. My, jeżeli będziemy słuchać się Boga i czynić to, co Bóg do nas mówi, to Bóg zatroszczy się całkowicie o to, abyśmy do celu dotarli. Jeżeli zaś nie będziemy się Go słuchać i będziemy sobie pozwalać na swoje postępowania, bo będziemy się już czuli na tyle dorośli, że możemy, to wtedy zginiemy wraz z tym światem. Bóg jest prawdziwy. Chce, żeby człowiek się uratował, ale człowiek musi zdawać sobie sprawę, że Boże wymagania są, żeby człowiek się ratował zgodnie z Jego wolą, z Bożą wolą. Druga Mojżeszowa, 15 rozdział. To jest cudowne, że jest możliwe dla nas ludzi od rana do wieczora mówić prawdę, żyć w prawdzie. Szanować się nawzajem tak, jak Bóg chce, bo Bóg tak powiedział. Nie okłamywać się,
ale prawdziwie ze sobą rozmawiać. I w tym 15 od 22 wiersza: potem powiódł Mojżesz Izraela od Morza Czerwonego i wyszli na pustynię Szur, wędrowali 3 dni po pustyni, a nie znaleźli wody. I przybyli do miejscowości Mara i nie mogli tam pić wody, bo była gorzka, dlatego nazwano tę miejscowość Mara. Wtedy lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc: co będziemy pić? Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drzewo i wrzucił je do wody, a woda stała się słodka. Tam ustanowił dlań przepisy i prawo i tam go doświadczył i rzekł: jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana Boga Twego i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, jeżeli zważać będziesz na przykazanie Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę Ciebie, bo ja Pan, Twój lekarz. I przybyli do Elim, gdzie było 12 źródeł wody i 70 pal, i tam nad wodą rozłożyli się obozy. Bóg mógł zachować ich przed tymi chorobami albo ich wydać na te choroby. Powiedział: jeżeli będziecie mnie słuchać i czynić to, co do was mówię, to was zachowam. Jeżeli zaś nie, no to spadnie to na was. Więc jak Bóg mówi? Mówi prawdę. Nie mówi: wiecie, skoro na początku mnie słuchaliście, to później już nie jest tak ważne, byście mnie słuchali, bo już na początku to mi wystarczyło. Nie, Bóg mówi od początku do końca, abyście słuchali, co ja do was mówię, i tak żyli. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, ten będzie uratowany. Czy uratowaną. I możemy być w 100% pewni, że Bożym planem, kiedy posłał swojego Syna, było to, abyśmy mogli być uwolnieni z niewoli ciemności i byśmy mogli miłować Boga z całego serca, z całej myśli, duszy i siły i bliźniego swego jak siebie samego, abyśmy mogli się nawzajem miłować. Powiedział: moich uczniów pozna się po miłości wzajemnej. Ja apeluję do was, abyśmy poważnie posłuchali Boga i przestali zachowywać się w sposób lekceważący wobec Jego decyzji. Jako Boże dzieci mamy bać się Boga szczerze i prawdziwie i mamy respektować to, co On do nas mówi, bo posłał Syna po to, żeby nas uratować, a nie po to, żebyśmy pozwalali sobie na takie czy inne zachowania. Mamy się cieszyć Bogiem, mamy się cieszyć sobą nawzajem, mamy budować się nawzajem na Boży dom i to musi być czynione w duchu miłości wzajemnej. Czynić sobie to, co chcielibyśmy uczynić Bogu. Czynić sobie to nawzajem, aby przyjść do Boga i żeby Bóg powiedzieć: mój sługo wierny, mów co chcesz, ja to uczynię. Sługa mówi: Panie, daj mi mądrość, jak pomóc temu bratu. Daj mi rozwiązanie sprawy tej siostry. Daj mi, żebym mógł służyć Tobie ku wspólnemu zbudowaniu. I Bóg daje. Jakub napisał, że nie daje tylko tym, którzy chcą od Boga wziąć coś dla samego siebie, dla samej siebie, dla egoistycznych swoich potrzeb. Ale gdy ma to służyć ku temu, co Bóg postanowił, ustalił, on jest chętny obdarzać. A więc jeżeli będziesz pilnie słuchać głosu Boga. 23 rozdział też tej drugiej Mojżeszowej. Od 20 wiersza. Oto ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w drodze i zaprowadził cię na miejsce, które przygotowałem. Miej się przed nim na baczności, słuchaj głosu jego i nie przeciwstawiaj mu się, bo nie przebaczy występków waszych, gdyż imię moje jest w nim. A jeżeli będziesz pilnie słuchał jego głosu i wykonasz wszystko, co powiem, wtedy będę nieprzyjacielem nieprzyjaciół twoich i przeciwnikiem przeciwników twoich. Bóg mówi: będę wtedy z tobą, a któż będzie przeciwko tobie? Jeżeli będziesz pilnie słuchał to, co przez tego anioła Bóg mówi do tego ludu. Patrzcie, jaka to jest cenna sprawa. Słuchać się Boga.
po prostu się go słuchać i cenić sobie to, co on do nas mówi. Nie być takim zatwardzonym na jego głos, czy zatwardzoną, ale cieszyć się, że Bóg taki plan ma wobec mnie i ciebie, abyśmy sobie byli tak bliscy nawzajem. Tak cenili sobie uszy brata i siostry, tak cenili sobie ich życie, tak cenili sobie ich decyzje, ich postanowienia, czy one są Chrystusowe, czy one realizują to, po co przyszedł Chrystus, czy my jesteśmy sobie coraz bliżsi dzięki Chrystusowi, czy ludzie się zachowują w dziwny sposób. Stwierdzam poprzez obserwację, że człowiek się nawraca, jest głęboko poruszony. Potem mija jakiś czas, poruszenie też mija i człowiek się robi dziwnie zestarzałym chrześcijaninem czy chrześcijanką. Jest dłużej czytającym Biblię, czytającą, modlącym się, modlącą, a coraz bardziej dziadzieje, babieje. Coraz bardziej są to zmęczeni duchowo ludzie. Im potrzeba laski, a nie następnych rozkazów, które mogliby czynić. Naprawdę, tak to wygląda. A powinno być inaczej. Im dłużej jesteś wierzącym, wierzącą, tym bardziej jesteś młodszy. Jesteś jeszcze bardziej chętny do Bożego działania, do tego, co jest bliskie sercu Bożemu. Nie dziadziejesz i nie szukasz kąta, gdzie się przespać, ale jesteś chętnym czy chętną. Mów, Panie, sługa Twój słucha. Jesteś dalej pełnym sił w Panu, aby czynić to, co Jemu się podoba. Niech Bóg pomoże, aby tak w rzeczywistości było. Im dłużej jesteśmy wierzącymi ludźmi, tym bardziej chętniej powinniśmy czynić to, co On mówi, bo więcej znamy Go, więcej rozumiemy, jak wspaniałym jest Bogiem, jak cudownie jest się Go słuchać, aby młodzi widzieli właśnie w tych starszych, wierzących młodość, a nie zdziedziałość. By widzieli, że ten człowiek jest chętny żyć dla Boga i więcej jeszcze wykonać, niż oni sobie są w stanie pomyśleć, że mogliby w ogóle wykonać. A więc Bóg chce, abyśmy żyjąc każdym Jego słowem, jak spojrzymy na Mojżesza, 120 lat jeszcze sam na tą górę poszedł, Kaleba czy innych, po prostu Bóg dawał siłę swemu ludowi. Pomyślmy, że tak wiele zależy od tego, czym będziemy radosne serce mieli, gdy już więcej lat jesteśmy chrześcijanami i czy będziemy mieli ochotne serce, aby oglądać kolejnych ludzi, którzy wzrastają i ich język staje się coraz bardziej czystym, ich umysł, ich serce pracuje na Bożym Słowie. Oni chętnie mówią i żyją tym Słowem Bożym. I to jest najlepszy obraz, jaki może być dla Bożych dzieci. Widzieć kolejne pokolenie, które żyje Słowem Bożym i w tym Słowie znajduje upodobanie i radość. Bo zdajemy sobie sprawę, tak jak Dawid mówił do Salomona, synu mój, pamiętaj, aby zawsze słuchał się Boga. Bo jeśli Ty Go zostawisz, On Cię też zostawi. Pamiętaj, że Bóg chce Ci czynić dobro. Pilnuj się Boga i żyj tym, co Bóg do Ciebie mówi. Bo jeśli Ty się od Niego odwrócisz, On się od Ciebie też odwróci. Dawid wiedział, że Bóg jest z tymi, którzy chcą być z Bogiem. Ale z tymi, którzy Go opuszczają, nie ma w nich upodobania. Już Nowy Testament też mówi, że Bóg nie ma upodobania w tych, którzy się cofają i giną, ale w tych, którzy trwają i wydają owoc. A więc pomyśl sobie, kiedy będziesz myśleć może za rok w tym miejscu, pomyśl sobie, ile ten rok w tobie sprawił wspaniałości, ile więcej możesz mówić, żyć tym Słowem Boga. Bo to powinno być widoczne. W 5 Mojżeszowej, 8 rozdział,
Więcej radości masz, wiesz, jaki jest wspaniały Bóg, więcej masz doświadczeń z Bogiem i rozumiesz też, że Bóg chce ratować, nie zatracać. 19 i 20 wiersz. Ale jeżeli zapomnisz Pana Boga Twego i pójdziesz za innymi bogami, będziesz im służył i oddawał im pokłon, to oświadczam wam, że niechybnie zginiecie. Jak narody, które Pan wytraca przed wami, tak samo i wy zginiecie za to, że nie będziecie słuchać głosu Pana Boga waszego. I potem w Nowym Testamencie masz to samo. Ci, którzy nie chcieli się słuchać Boga, zginą wraz z tymi, którzy nie uznawali Boga. A więc czy w Starym, czy Nowym Testamencie masz to samo. Słuchajmy Boga, co do nas mówi i żyjmy w ten sposób. Na pewno najlepiej to będzie widać w naszych wspólnych relacjach. Czy my będziemy tworzyć dzięki Duchowi Chrystusowemu jedno ciało, w którym wszystko będzie coraz bardziej podobne do Chrystusa? Czy my będziemy tworzyć zlepek ludzkich charakterów? Ludzi, którzy są w stanie urażać się, zrażać, obrażać, pokazywać swoją niezależność, demonstrować swoją starą naturę, jakby ona miała jakieś wspaniałości w sobie, czy będziemy coraz bardziej jak Chrystus. To jest najważniejsze. Do tego mamy dążyć i w tej sprawie Duch Boży kieruje umysłami i sercami, aby to był taki wynik. Ale jeśli tego wyniku nie ma, jeżeli zmierza człowiek zupełnie w innym kierunku, wtedy Bóg mówi inne słowa. Jedny mówi, będę z tobą, będę mieć z tobą społeczność. Ale gdy człowiek mówi, że ma społeczność z Bogiem, a żyje w grzechu, to kłamce z Boga czyni. Znowu mamy Nowy Testament, taki stary. Ale jeśli człowiek porzuca swoje grzechy, wyznaje je, porzuca, Bóg jest wierny, przebaczy człowiekowi. A więc zobaczcie, jaka ważna sprawa. Jak cenne jest to, co Bóg chce dla mnie i dla ciebie. On chce, abyśmy byli jednym ciałem, Jego ciałem. Aby członki miały o siebie nawzajem staranie, byśmy dla siebie byli przyjemni, mili, prawdziwi. Byśmy napominali się z całą świętą determinacją, ale ze świadomością, że dotykamy się ciała Chrystusowego. Tak jak Paweł mówi, przez łagodność Chrystusa napominam was, przypominam wam, że powołani zostaliście po to, aby nawzajem się miłować, a nie podzielić, a nie rozpraszać czy cokolwiek innego robić. A więc po to jesteśmy tutaj, aby wygrać tę bitwę, abyśmy cieszyli się sobą nawzajem, wiedząc, że wszyscy mamy ten sam Boży plan i kieruje nami ten sam Duch, jeden Duch, Duch Boga. Nie cielesność, lecz Duch Boga. To jest ważne. A więc jeżeli. Cały czas Bóg mówi do nas i chce, abyśmy Go słuchali. 12 rozdział. W 5 Mojżeszowej. I 28 wiersz. Przestrzegaj i słuchaj tych wszystkich słów, które ja ci nakazuję, aby dobrze się powiodło tobie i twoim synom po tobie na wieki, jeżeli będziesz czynił to, co dobre i prawe w oczach Pana Boga twego. Przestrzegaj tego wszystkiego, aby powiodło się dobrze tobie i twoim synom po wieki. A więc Bóg mówi, ja jestem Bogiem, ja mogę zadbać o twoje dzieci, o twoje potomstwo, potomstwo ich, potomstwo, potomstwo i potomstwo. Ale jeśli ty będziesz stać przed moim obliczem w sposób taki, jak mi się podoba, mówi Bóg. A więc pomyślmy o tym, jak ważne jest to, aby słuchać się Boga i czynić to, co Jemu jest miłe. W Księdze Jeremiasza, 4 rozdział. Pomyśl, że Bóg cię wyrwał. Wyrwał cię z tego, kim byłeś, kim ja byłem. Wyrwał nas i chce nas mieć innymi, według swego upodobania. Nie ma zamiaru zgadzać się ani ze mną, ani z tobą, abyśmy zatrzymali się i pozwalali swemu staremu ja znowuż działać. Bóg nie ma
w ogóle w tym upodobania. Bóg chce, abyśmy do końca miłowali Jego Syna ponad siebie samych. Chce nas uratować, a nie stracić. 4 rozdział od 1 wiersza. Jeżeli chcesz zawrócić Izraelu, mówi Pan, to zawróć do mnie. A jeżeli usuniesz swe obrzydliwości sprzed mojego oblicza, nie będziesz się już tułał. I jeżeli będziesz przysięgał, żyje Pan szczerze, uczciwie i sprawiedliwie, wtedy narody będą sobie życzyć błogosławieństwa takiego jak Twoje i Tobą będą się chlubić, widząc jak Bóg przechadza się pośród tego narodu. Piękne rzeczy, wspaniałe. Chcielibyśmy, aby Bóg tu przechadzał się. Mamy olbrzymie możliwości ku temu zmierzać, ale musimy porzucić mrzonki o naszym sposobie dotarcia do tego celu. Nasz cielesny człowiek nie ma szansy tam dotrzeć. Tylko duchowy człowiek może się poruszać w tych duchowych warstwach, bo po to został zrodzony i ma te Boże możliwości. Ma uszy od Boga, serce od Boga, usta od Boga, umysł od Boga. Wszystko, co potrzebne, aby myśleć o tym, co Boże i aby czynić nawzajem sobie to, co Boże. Piękne, wspaniałe rzeczy. Mnóstwo miejsc, które mówią o tym. Pilnie czynić to, z czym Bóg ma upodobanie. Może jeszcze 5 Mojżeszowo, 28 rozdział. Czy rozumiecie, jakie to jest potężne powołanie, nie na bazie naszego ciała, ani Twojego, ani mojego, ale na bazie Chrystusa, na bazie Bożego Ducha. To jest powołanie na mocy Boga, a nie na mocy ciała. Piotr napisał, że to jest powołanie przez Jego naturę, poprzez otrzymanie Jego natury. Zupełnie inne powołanie. Pomyśl, gdy to doświadczasz, tego pilnuj, nie gaś Ducha Świętego. Pilnuj tego, gdy On cię właśnie w ten sposób prowadzi, aby Bóg był uwielbiony przez takie działanie. I w tym 28 rozdziale pierwszy wiersz. Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga Twego i będziesz pilnie spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja Ci dziś nadaję, to Pan, Bóg Twój, wywyższy Cię ponad wszystkie narody ziemi. Jeżeli będziesz to czynić, Bóg Cię wywyższy, Izraelu, ponad wszystkie narody, lecz oni szybko przestali Go się słuchać i byli rozpędzani pośród różnych narodów, aby sobie nie myśleli, że mogą lekceważyć Boga, a Bóg będzie musiał na to patrzeć. No niestety, Bóg ma moc zachować, jak i zatracić, a więc do Niego należy prawo decydowania. Lepiej, żeby patrząc na mnie i na Ciebie myślał, ten człowiek chce się uratować, chce mnie się słuchać. Ja mu pomogę, aby mógł się słuchać mnie coraz bardziej. I to jest Bóg. On jest chętny, aby pomóc, uratować. Jeszcze 9 wiersz tego 28. Pan ustanowi cię sobie jako lud święty, tak jak ci przysiągł, jeżeli będziesz przestrzegał przekazań Pana Boga Twego i chodził Jego drogami. Ujrzą wszystkie ludy ziemi, że imię Pana jest wzywane u ciebie i będą się ciebie bać. Jeżeli będziemy chodzić Jego drogą, jeżeli będziemy słuchać, co On do nas mówi. I 15 wiersz. Lecz jeżeli nie usłuchasz głosu Pana Boga Twego i nie będziesz pilnie spełniał wszystkich Jego przykazań i ustaw Jego, które ja Ci dziś nadaję, to przyjdą na Cię te wszystkie przekleństwa i dosięgną Cię. Jeżeli zaś nie będziesz słuchał, wtedy przyjdzie na Cię przekleństwo. 58 wiersz. Jeżeli nie będziesz pilnie spełniał wszystkich słów tego zakonu zapisanych w tej księdze w bojaźni przed chwalebnym i strasznym imieniem Pana Boga Twego, to Pan niezwykłymi ciosami ugodzi Ciebie i Twoje potomstwo, ciosami potężnymi, długotrwałymi, chorobami złymi, długotrwałymi i sprowadzi z powrotem na Ciebie wszelkie zarazy egipskie. Jeżeli nie będziemy się słuchać, zobaczcie, Bóg mówi do nas o miłości wzajemnej, o przebaczaniu, o budowaniu się na Boży dom,
jeżeli nie będziemy się słuchać Boga, będziemy pozwalać sobie na swoje egoistyczne chrześcijaństwo, to Bóg będzie przeciwko nam. Jeżeli zaś będziemy Go słuchać i będziemy chcieli ze sobą być jak z Bogiem. Nie to, że będziemy czcić siebie jak bogów, ale będziemy rozmawiać z sobą, jak z Bożymi dziećmi. Jeżeli mowa nasza będzie czysta, jeżeli On będzie mógł mówić przeze mnie do was, a przez was do mnie, jeżeli będziemy mogli ze sobą rozmawiać jak cząstki ciała Chrystusowego, to będzie najlepszy stan, jakikolwiek może być tutaj na ziemi dla ludzi, którzy zostali powołani przez Boga, aby być Jego rodziną, Jego dziećmi, Jego synami i córkami. Najlepszy. Kiedy nikt nie będzie się wywyższał na drugiego, nikt nie będzie szukał swego, czy szukała swego. Wszyscy będziemy myśleć dzięki Bogu w ten sposób, jak On chce, aby myślały Jego dzieci. To jest piękne. Powiem wam, czy jest to możliwe? Ja wierzę, że jest możliwe dzięki Bogu. Jeżeli ludzie zrozumieją, że nie wystarczy jakieś chrześcijaństwo, ale potrzebne jest takie, jakie Bóg postanowił, i ukorzy się Jego lud i zacznie szukać Bożego oblicza, to On uczyni to, czego nie może uczynić człowiek, nawet najbystrzejszy, nawet najmądrzejszy, nie może wejść w to czyste mówienie. Bez Boga się tam człowiek nie dostanie. Ale kiedy Bóg wprowadza, wtedy człowiek może mówić to, co jest czyste. I 30 rozdział tej 5 Mojżeszowej. Gdy tedy przyjdzie na cię to wszystko, błogosławieństwo i przekleństwo, które ci przedłożyłem, i weźmiesz je sobie do serca pośród wszystkich narodów, dokąd wypędzi cię Pan Bóg twój, i nawrócisz się do Pana Boga twego i będziesz słuchał Jego głosu zgodnie z tym wszystkim, co ja ci dziś pokazuję, nakazuję, ty i twoi synowie, z całego serca twojego i z całej duszy twojej, to wtedy Pan przywróci. Wtedy przywróci Pan Bóg twój twoich jeńców i zmiłuje się nad tobą i zgromadzi cię z powrotem ze wszystkich ludów, gdzie cię rozproszył Pan Bóg twój. Wiecie, jakie to jest piękne, kiedy Bóg może wylewać swoją miłość na nas jako swój lud, kiedy my słuchamy, co On do nas mówi, kiedy to nie jest takie próżniackie życie, że człowiek czyta Biblię, a żyje wbrew tej Biblii, kiedy wie, co powinien robić, czy powinna robić, a robi zupełnie coś innego, bo ma takie upodobanie, bo takie ma przyzwyczajenia, bo tak sobie widzi życie, czy tak dalej, ale przecież myśmy umarli dla naszych idei, dla naszego sposobu pojmowania życia. Teraz życiem jest Chrystus, a więc zupełnie co innego. Ludzie lubią wywyższać siebie, poniżać drugiego. To była stara gierka każdego z nas. Być w grupie lepszej od tamtej grupy, kpić sobie z tych czy z tamtych, drwić sobie z tych czy z tamtych. To było wszystkie, wszyscy żeśmy tą szkołę diabła przechodzili. Ale teraz, jako dzieci Boże, czyż nie powinniśmy myśleć, jak uratować się z tej ziemi, jak wygrać w tej bitwie, jak pomóc sobie nawzajem, czyniąc to, co chce Bóg. Jak dać sygnały jasne i wyraźne wobec Boga i ludzi, że boję się Boga i nie będę lekceważyć Jego rozkazów. Księga Jeremiasza, 15 rozdział. To jest zachwycający Bóg. Nie ma, jeden jest tylko taki Bóg. Wszyscy, którzy mienią się bogami i nie mają tego w sobie, są martwi, są brudni, zepsuci. Ten Bóg ma piękne pragnienia wobec tych, którzy należą do Niego. Piękne. I w tym 15 rozdziale wspaniałe, wręcz niewyobrażalne dla ludzi w ogóle, że jest możliwe, że Bóg mógł być tak blisko z człowiekiem. A On chce. Chce z nami rozmawiać. Od 15 wiersza. Ty wiesz, Panie, wspomnij i wejrzyj na mnie i odpłać za mnie moim prześladowcom. Nie dopuść, abym zginął wskutek Twojej pobłażliwości. Pomnij, że dla Ciebie znoszę hańbę. Ilekroć pojawiały się Twoje słowa, pochłaniałem je. Twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca, gdyż Twoim imieniem jestem nazwany, Panie Boże zastępów.
Nigdy nie siadam dla zabawy w gronie wesołych. Siadam samotnie pod ciężarem Twojej ręki, gdyż zawziętością mnie napełniłeś. Czemu moja boleść trwa bez końca, a moja rana jest nieuleczalna i nie chce się goić? Jesteś mi jak strumień zawodny, jak wody niepewne. Dlatego tak mówi Pan, jeżeli zawrócisz, ja zwrócę się do Ciebie i będziesz mógł stać przed moim obliczem, a gdy dasz siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami, choćby oni zwrócili się do Ciebie, Ty się do nich nie zwrócisz. Uczyniłem Cię bowiem dla tego ludu murem spiżowym, warownym i będą walczyć z Tobą, ale Cię nie przemogą, bo ja jestem z Tobą, aby Cię wybawiać i ratować, mówi Pan. Zobaczmy, Jeremiasz pośród tych ludzi, no przecież to jest potężny Boży prorok, sługa Boży. Można by powiedzieć, no sprawdził się. W chwilach, kiedy wydawałoby, że inni ze strachem zaczęli zmieniać, on nadal mówi to, co chce Bóg. A co Bóg do Jeremiasza mówi? Jeremiaszu, ja chcę z Tobą pójść jeszcze dalej. Ja chcę więcej. Chcę więcej. Do Zachariasza, jeżeli Ty oddasz mi siebie, tak jak ja chcę, wtedy ja Ci dam dostęp do tego ludu. Wiecie, jakie to są? Bez Boga my nie jesteśmy w stanie nic zrobić dobrego, ani osiągnąć dobrego nawet. Możemy mówić o tym i pozostanie to dla nas jak poza murem, nie do osiągnięcia. Ale gdy Bóg daje nam siłę, opasze nas swoją mocą, wtedy wejdziemy w te święte miejsca i będziemy mogli widzieć, jak bracia i siostry żyją w zgodzie, jak się miłują i cieszą sobą nawzajem. Jak służą sobie nawzajem, jak gotowi są jedni za drugich życie oddać, a nie pokazywać swoją niezależność. To nie jest słuchanie Boga. Jezus przyszedł zgromadzić w jedno rozproszone owce. A więc, jeżeli Bóg do mnie mówi, człowieku, ty może myślisz, że ty już doszedłeś tak daleko, ale ja mam dalej z tobą sprawy do załatwienia. Jeżeli to jeszcze i to oddasz, to wtedy, jeżeli nie będziesz mi wyznaczać, co mam robić, mam pozabijać, czy cokolwiek zrobić, jeżeli powiesz, Pan czyni, co chce, niech czyni to dalej. Wtedy pójdziemy dalej, mówi Bóg. Jeżeli nie będziesz się obrażać, zrażać, nie będziesz wyrażać swoje, Panie, zniszczy ich, zabij ich, usuń, bo to, bo tamto. Bóg mówi, to ja chcę Tobą załatwić, żeby tego w Tobie nie było, abyś był jak mój syn. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. W tej księdze Zachariasza piękne jest to, co Bóg chce. Zobaczyć to piękno Bożego, tych Bożych rozkazów i znaleźć upodobanie. Tak, Panie. To jest to, po co naprawdę przyszedłeś? Nie ja, lecz Chrystus. To jest właśnie po to przyszedłeś, Panie. I w tym trzecim rozdziale od pierwszego potem ukazał mi Jozuego, arcykapłana, stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. Wtedy anioł Pana rzekł do szatana, niech cię zgromi Pan, szatanie, niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem. Czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia? A Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem. A ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim, zdejmijcie z niego brudną szatę. Do niego zaś rzekł, oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przyobec w szaty odświętne. Potem rzekł, włóżcie mu na głowę czysty zawój i włożyli mu na głowę czysty zawój i przyoblekli go w szaty. Anioł Pana stał przy tym, potem dał anioł Pana uroczystą obietnicę Jozuemu. Tak mówi Pan zastępów, jeżeli będziesz chodził moimi drogami i będziesz pilnował mojego porządku, będziesz zawiadywał moim domem oraz trzech moich dziedzińców, dam ci dostęp do tych, którzy tu stoją. A więc dostaję czyste szaty i Bóg mówi, jeżeli w tych czystych szatach będziesz chodził moimi drogami, będziesz pilnował mojego porządku, będziesz zawiadywał moim domem oraz trzech moich dziedzińców, dam ci dostęp do tych, którzy tu stoją. Jaka drogocenna prawda, że
człowiek może dostać możliwość dostąpić do ludzi, aby oni mogli usłyszeć to, co potrzebują usłyszeć. I w 6 rozdziale, 15 wierszu: i przyjdą z dalekich stron i wezmą udział w budowie świątyni Pana. Tak poznacie, że Pan zastępów posłał mnie do was. A to się stanie, jeżeli naprawdę słuchać będziecie głosu Pana waszego. Słuchać Boga. Izraelu, słuchaj się Boga. Słuchaj Izraelu, Bóg jest jeden. A wy słuchajcie, co Duch Święty mówi do was. A kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do zborów. A więc słuchaj, słuchaj i czyń to. Słuchaj i czyń, co mówi Pan. Nie ucz się lekceważyć Jego słów. Nie ucz się słuchać, co mówi diabeł i urażać się, nastawiać się czy cokolwiek, ale słuchaj, co Pan do ciebie mówi. I żyj tym, co Pan do ciebie mówi. 1 Piotra, 3 rozdział. To jest coś, co jest Boże, co jest prawdziwe. 3 rozdział i 13 wiersz. I któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? Jeżeli będziemy gorliwymi rzecznikami dobrego, czyńcie dobro jedni drugim. A w pierwszej Mojżeszowej, kiedy Bóg mówi z Kainem, w tym 4 rozdziale, i rzekł Pan do Kaina od 6 wiersza: czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, udźwi czyha grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, byłbyś szczęśliwym człowiekiem. Czyń dobro wszystkim, bądź szczęśliwym człowiekiem. Czyń Boże dobro, raduj się, że możesz czynić Boże dobro. Póki czas mamy, czyńmy wszystkim Boże dobro, jeżeli to od nas zależy. Czyńmy je. W Ewangelii Jana, 8 rozdziale. Czy jesteś zachęcony, zachęcona planami Bożymi wobec ciebie, wobec mnie? Czy jesteśmy chętni, aby te plany się realizowały? Czy jesteśmy gotowi położyć swoje życie, oddać je całkowicie Panu, aby stało się to, co jest Bogu miłe? Aby Bóg mógł mieć nas na ziemi połączonych z innymi braćmi i siostrami w jednym Chrystusie, owocujących dla Jego chwały. Czy masz ochotę znać smak życia Bożego w sobie samym, czy w sobie samej? A jak masz już to życie, to trwać w tym, aby ono owocowało. I od 31 wiersza: mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Jeśli wytrwacie w tym, co ja do was mówię, prawdziwie uczniami moimi będziecie. A uczeń ma być jak jego mistrz. Prawidłowo przygotowany będzie każdy uczeń, gdy będzie jak jego mistrz. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Będziecie moimi uczniami, jeżeli wytrwacie w słowie moim. Wytrwać to znaczy żyć tym słowem i trwać mimo przeciwności, mimo różnych wydarzeń, trwać w tym słowie, mieć ten sam cel, należeć do Boga w całej pełni. Służyć w Bożej sprawie. Bez względu na lata chrześcijaństwa, nie ma starych chrześcijan. Ściedziałych chrześcijan nie ma. Są wieczni chrześcijanie, którzy mają życie wieczne. To są prawdziwi chrześcijanie. I w 1 Jana 3,22: i otrzymamy od Niego, cokolwiek prosić będziemy, gdyż przekazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem Jego. Otrzymamy, bo czynimy Jego przekazania i czynimy to, co jest przed obliczem Jego miłe. A więc piękne, piękne rzeczy. Chwała Bogu za to. Wiecie,
To jest dopiero to, po co warto tu żyć, być chrześcijaninem czy chrześcijanką, czynić to, co mówi Bóg, czynić to z szczerego, otwartego serca, ochotnego serca, żyć każdym słowem, które z ust Bożych pochodzi, być człowiekiem szczęśliwym, wdzięcznym, że mogę dzisiaj żyć dzięki Bogu, że nie muszę żyć dzięki sile ciała, mogę żyć dzięki sile ducha. To jest ważniejsze. Piękne i wspaniałe. To mnie zachęca, żeby dalej żyć. To, co Bóg postanowił wobec nas ludzi. A smuci to, jeżeli ludzie chcą to zamienić w cielesne chrześcijaństwo, gdzie ciało jest górą, a nie duch. Gdzie ludzie mówią, a nie czynią. Miejsce Bożego ludu jest mówią i czynią. I 13 rozdział Ewangelii Jana od 14 wiersza. Jeśli tedy ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi, albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy nad Pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Gdy zgodnie z czym? Zgodnie ze służbą, w jakiej Chrystus przyszedł do nas. On chce, abyśmy wobec siebie nawzajem też tak służyli. Pomyślmy o tym. Niech Bóg da nam wyzwolenie, uwolnienie, ponieważ zdajcie sobie sprawę, że gdy jedziecie samochodem i ten samochód ma 4 koła, na których jedzie, a jedno koło zatarło się, to już nie jedzie wam się swobodnie. I coś z tym trzeba zrobić. Trzeba to naprawić, aby wszystkie koła się poruszały. I tak samo jest w zgromadzeniu, kiedy zaciera się gdzieś brat czy siostra. Oni są, ale oni nie poruszają się normalnie. Oni przeszkadzają, oni hamują. Oni chcą doprowadzić do nawet może jakiegoś wypadku przez swoje postępowanie. Wszystko musi działać prawidłowo. W Łukasza w 6 rozdziale, bądźmy szczęśliwi w tym poruszaniu się z Bogiem. 6 rozdział i 22 wiersz. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzić będą. I gdy was wyłączą i lżyć was będą, i gdy imieniem waszym pomiatać będą jako bezecnym z powodu Syna Człowieczego, z powodu właśnie życia dzięki Chrystusowi. Wielu ludzi nienawidzi takiego życia, nie chcą żyć w ten sposób, nie chcą żyć w sposób godny Boga, chcą żyć po swojemu, mają swoją wizję. I dlatego językami swoimi wypowiadają słowa, których Bóg nie chce w ogóle słuchać. W 11 rozdział Ewangelii Łukasza. Dwudziesty trzeci wiersz. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie gromadzi ze mną, rozprasza. Więc jeżeli nie jesteśmy z Panem w sprawie Bożej, jesteśmy przeciwko tej sprawie. Jeśli z Nim nie gromadzimy, rozpraszamy. A więc proste nauczanie. Jeżeli chcemy być z Panem, to mamy być w tej Bożej sprawie w ten sposób, jak chce Pan, a więc być według Jego nauczania, według Jego słów. Jeżeli nie będziemy z Nim gromadzić, to będziemy rozpraszać swoją postawą, zachowaniami czy innymi działaniami. Ewangelia Marka, 12 rozdział. Nie słyszałem nigdy wspanialszych wieści, jak te, które są zapisane w Biblii, że
taki człowieczek jak ja, który żył sobie w swój własny sposób, może żyć z Bogiem i z Bożym ludem w cudownej społeczności czystości Chrystusowej. Mogę brać udział w czymś najpiękniejszym, najdojmyślejszym, gdy będę umartwiał swego cielesnego człowieka, aby nie przeszkadzał żyć w ten sposób. Kiedy nie będę pozwalać, aby on powstał do życia, ten, którego znam ze starego, co robił, ale będę trzymał go w śmierci w Chrystusie na krzyżu, aby żyć jako nowy człowiek na tej ziemi. Nie znam nic wspanialszego, ani Ty nie znasz, żeby nam dać coś tak cudownego do działania, abyśmy byli już nie ludem tego świata, ale Bożym ludem żyjącym w Królestwie Jezusa, w którym jest sprawiedliwość, miłość i pokój. I w tym 12 rozdziale Ewangelii Łukasza, to Marka 12 Łukasza, 12-28 wiersza. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali, a wiedząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go, które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? Jezus odpowiedział, pierwsze przykazanie jest to, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej. A drugie jest to, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego i innego przykazania większego ponad te nie masz. I rzekł do niego uczony w piśmie, dobrze nauczycielu, prawdę powiedziałeś, że Bóg jest jeden i że nie masz innego oprócz Niego i że Jego miłować z całego serca i z całej myśli i z całej siły, a bliźniego miłować jak siebie samego, to znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. A Jezus widząc, że on rozsądnie odpowiedział, rzekł mu, niedaleki jesteś od Królestwa Bożego i nikt nie śmiał go już więcej pytać. Niedaleki, to znaczy jeszcze musisz umrzeć, aby powstać do takiego życia, jako zmartwychwstały w Chrystusie Jezusie. Korzystajmy z tego, póki czas mamy. Jesteśmy ludźmi, którzy żyją w takich ciałach. Nasze ciała nie są wieczne, one są chwilowe. Nie wiemy, kiedy ta chwila zakończy się, ale póki żyjemy, nie zmarnujmy tego, z czym Jezus do nas przyszedł. Wykorzystajmy to. Nie bierzmy udziału w złu, ale w dobru. Wykorzystajmy czas, aby robić to, co mówi Bóg. To jest najlepsze, co mogłoby się nam ludziom zdarzyć, że dostaliśmy możliwość, aby żyć słowami Bożymi. Żyjmy więc nimi i nie zmarnujmy tej szansy poprzez pójście za cielesnością. Nie zmarnujmy, nie potrzebujemy cielesnego chrześcijaństwa, potrzebujemy chrześcijaństwa Chrystusowego. W Duchu Świętym, napełnionych Bożych ludzi, którzy mogą ze sobą rozmawiać przez psalmy, hymny, pochwalne, pieśni duchowe, którzy się miłują nawzajem i cieszą sobą, że tu na ziemi już możemy być razem w tym wszystkim, co się dzieje i być razem w wieczności. Amen. Amen.